Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora. Tak jest, słuchajcie, znajdujemy się gdzieś oczywiście, gdzieś na nieznanej nam lokalizacji, nie no, znana jest. Ponieważ tutaj ostatnio wykonywaliśmy misję. Mamy domowe drzewo, ale słuchajcie, nie to dzisiaj jest tak naprawdę celem, ponieważ mamy tutaj umiejętności. Otrzymaliśmy dwa punkty umiejętności. Ja myślę, że te dwa punkty umiejętności możemy sobie przypisać, właśnie 420 punktów życia więcej. To byłoby coś fajnego, jakbyśmy 4 punkty dostali. Energia zwiększa się o 50%, sakwy na leczenie. Słuchajcie, sakwa na leczenie. Tak jest. Sakwa na leczenie jak najbardziej nam tutaj się przyda. Słuchajcie, i kolejna sprawa, owoce, tak? Owoce, jeśli chodzi o owoce, to bierzemy cierpki strąg. Może się do czegoś przyda? Nie, ale jeśli chodzi tutaj, to nie wiem do czego się przyda, ale sobie weźmiemy. Jeśli chodzi o leczenie tutaj nasze, musimy mieć jakieś jezioro czy coś w tym stylu. No woda jest, tak? Zawsze przy wodzie gdzieś rosną takie fajne owoce, które nas leczą. My niestety na tą chwilę nie posiadamy żadnych, a już mamy 3 sluciki na to widoczne, więc to akurat jest dobra wiadomość. Jeśli chodzi o dzisiejszą misję, to musimy sobie tutaj okej, to powinno wystarczyć, jeśli chodzi o dzisiejszą misję. Musimy sobie wybrać oczywiście zadanie, bo bez tego ani grosz. Mamy mnóstwo zadań, 6 zadań, eksploracja. Mamy zadania, które tak naprawdę, no niestety jest, okej, owoc łupinowy, ale my to mamy wszystko czy nie? To jest ten posiłek, o którym ostatnio mówiłem, na który zostaliśmy zaproszeni, ale musimy go samodzielnie przygotować. Owoc łupinowy. A grzyba to my chyba znaleźliśmy, tak? Przed chwilą, nawet całkiem przypadkiem. Dobra, co musimy? Sprawdź w przewodniku myśliwskim, gdzie można znaleźć rzadkie składniki. Owoc łupinowy, dobra, czyli przewodnik myśliwski. Owoc łupinowy to jest ten owoc, okej, gdzie można go znaleźć? Las deszczowy. Możemy go przypiąć. Możemy wyświetlić biom na mapie. To jest ten biom, dobra. To jest ten las deszczowy. Okej, okay. A dobrze, czyli my ogólnie w tym lesie się tutaj znajdujemy. Dobra, czyli będziemy tutaj sobie szukać tego owoca. Ponieważ drugi mamy, drugą rzecz mamy. Teraz pytanie, gdzie ten owoc może rosnąć, prawda? Tu oczywiście sobie sprawdzamy wszelkie możliwości.
Wyznacznik, dobra, mamy wyznacznik, czyli idziemy w kierunku naszego tutaj wyznacznika. My naprawdę jeszcze te, o, jest moje lecznicze. Okej, okay, mamy możliwość wzięcia ich aż 3. Wow. No mi się nie podoba, ale spróbujemy. ZPZ. Okej, celujemy w pilota. Okej, udało się ich powalić. Został nam jeszcze tutaj praktycznie samolot. A nie ukrywam, kosztowało nas to nieco punktów zdrowia, ale mimo wszystko poradziliśmy sobie. Gdzie to otworzyć, czy trzeba schakować? Trzeba schakować. Dobra, lecimy. Oj. Zdążyliśmy. Czyli rzecz jest naprawdę dobra, z tym, że musimy teraz hakować takie rzeczy i musimy pamiętać, że takie rzeczy się po prostu jeszcze tutaj hakuje. Mamy tutaj jeszcze jednego mecha. Tak. Jesteśmy wyżej, a my tutaj szukamy rośliny, która będzie nam potrzebna do... No już prawie się udało. No tak ciężko to jajo wyrwać. Uważnie. Chyba jakaś informacja ogólnie powinna wyskoczyć. Okej. My w ogóle jesteśmy w tym lesie deszczowym, no to chyba nie do końca. Dobra, idziemy wtedy do wyznaczonego punktu. Chociażbym się cofnął po owoce. Pod warunkiem, że dobrze idziemy. Wow! Ciekawe zwierzę. Kurde, trochę przerażające nawet bym powiedział. Z nimi może walczyć nie chcemy, bo nie potrzebujemy tego teraz. Owoc schronienia, ale my tutaj szukamy owoców łupinowych.
Być może gdzieś taki owoc znajdziemy. No nie jest powiedziane. Warto jest sobie badać praktycznie każdą roślinę. Dobrze by było mieć jakąś świadomość, gdzie to rośnie lub jak wygląda krzak, co na pewno by nam tutaj bardzo pomogło. Niby przewodnik tutaj, no zajrzeliśmy do przewodnika, no nie będziemy tutaj ukrywać, owoc łupinowy. Pasożytniczy owoc toczący twary. Otoczony twardą skorupą, którą trzeba rozbić, aby dostać się do soczystego miąższu. Tak to wygląda. Bujny las deszczowy, nierównomiernie porośnięty najróżniejszymi gatunkami drzew, pełny jaj i owoców. Dobrze. Dodatkowe informacje. Owoc łupinowy rośnie na... na położących się pnączach porastających odległe drzewa. Okej. Czyli owoc łupinowy one rosną na pnączach, tylko pytanie jeszcze gdzie. Gdzieś na pewno na drzewach. Czyli nie szukamy... nie szukamy praktycznie tego owocu na glebie, a szukamy po prostu jest znacznie wyżej, z tego wszystko wynika. A my idziemy ogólnie w dobrą stronę. To jest ogólnie pasożyt. Okej, kolejne jaja zdobyte. Mroczny koń. Ciekawe.
Ciekawe, czy jestem w stanie go tutaj gdzieś faktycznie znaleźć. Te drzewa małe nie są. Okej, okay, przed nami mroczny koń, ale my nic z nim nie możemy zrobić. Szkoda. Kurde, no... Świat wygląda niesamowicie. A, my w tej jaskini już tutaj byliśmy. Te owoce nam się na pewno przydadzą. To jest źródło naszego leczenia. Jednak tego szczęścia tutaj w poszukiwaniach póki co no nie mamy. Ale nie traćmy nadziei, ponieważ jeszcze przed nami całkiem duża część lasu do zwiedzenia. Jest owoc łupinowy, dobra. Udało się znaleźć go. Ja tylko trzeba tam doskoczyć. Jest, pięknie. I co? Mamy owoc. Czyli co? Aha, dobra. Musieliśmy go rozbić, żeby się dostać do miąższu. Kurde, tak się mówi, nie? Ale żeby poszukać ten owoc, no to faktycznie trzeba troszkę się nachodzić. Jak już jest więcej niż jeden, to oczywiście przecież nie przejdziemy obok niego obojętnie. Warto sobie po prostu wziąć tych owoców znacznie więcej. Dobra, zaznaczamy sobie punkt na mapie, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy iść. Wow. Chcemy też spaść tutaj nie wiadomo z jak wysoka. Dobra, jeśli mamy jakąś pożywkę, 50% akurat nam wystarczy. Oczywiście sobie ją zjemy. Dobra, teraz musimy się tylko dostać z powrotem. Nie wiem, czy to jest możliwe tędy. Musimy dookoła jakoś przejść. Dobra, chciałem spróbować, ale jak widać bez skutku. Jeszcze jest możliwość tu wejścia. Ale dobra, tak szczerze mówiąc, tutaj wracając do naszego zadania, zbierz znakomite lub wyjątkowe składniki na dnie. No byliśmy tutaj. Zapytaj odpowiedniej jakości wysokie krosno. A, czyli no nie mamy do końca tego, co powinniśmy mieć, na to wygląda. Bo składniki jakieś mamy, bo to miały być wyjątkowe.
nikogo, więc ich nie mamy. O ty gadzie. Zbieramy. Czuje na mnie godzina. Musimy się wspiąć jeszcze wyżej. Okej, doskoczyliśmy na szczęście. I praktycznie mówiąc, jesteśmy prawie że na miejscu. Czy ty masz dla nas jakąś misję? A nie, to jesteś ty, dobra. The ingredients I need. Any idea where I should look for them? Shell fruit grows on large trees all across the land. Be sure to approach them with caution. As for the crimson mushrooms, you will find those on large roots in swamp areas. Is there any particular place I can find both? Walk towards the stone arches in the distance, then down into the swamps below. You will spot plenty of crimson mushrooms among the roots. From there, head back into the forest next to the waterfall, and you will soon come across some plump and juicy shell fruit. Okej, czyli dostaliśmy informację. Dostaliśmy informację, gdzie możemy znaleźć składniki. Sprawdź w przewodniku, to już wiemy. Czyli musimy kierować się w kierunku kamiennych łuków, w kierunku wodospadów. Czyli my gdzieś musimy ogólnie kierować się tym, do tego miejsca, tak? Tego to tak wynikło. No spróbujemy, tak, spróbujemy tę misję tutaj dokończyć. Bo dlaczego byśmy mieli może ją sobie teraz tak szybko porzucić? Wielkie liście. Okej. Okay. Przyspieszają na pewno nasze... Wow. Wielkie liście przyspieszają nasze zejście. Zresztą swobodne opadanie. Kurde, jak się schodzi, to jakiegoś problemu nie ma, a żeby wejść, to znowu jest problem. It seems like life is like spinning silk. Travelers such as you can always use these. Jak widać, czasem warto sobie kogoś tam zaczepić, a nieraz coś po prostu od nich dostaniemy. Co to jest za roślina? Z nią coś możemy? Bo raczej nie. Bynajmniej nie teraz. Oj, to zabolało. Zdecydowanie zabrakło. Okej, możemy go zabrać czy nie? Możemy. Okej, ale i też wypadałoby sobie tutaj
wytworzyć strzałę. Wyobrażamy sobie drzewa. Co my tu mamy? Uwięzione zwierzę w klatce. Możemy to wykorzystać na dwa sposoby. Nie możemy zhakować. Ok, powinien się uwolnić. Okej, no to uwolniliśmy. Ja może jakąś premię za to dostaniemy. Aczkolwiek chyba by lepiej było, gdybyśmy skorzystali z tych łowów. W kierunku kamiennych łuków. Udajemy się. Chyba są ogromne drzewa. Jest wodospad. Nie wiem, te roślinki. To też możemy zabrać. Mogą nam się kiedyś gdzieś tutaj w przyszłości, wiadomo, przydać. Mamy gdzieś jakąś zbieraczkę. I ja się tutaj rozglądam za pomocą zmysłów, ale czy coś my tutaj widzimy? Coś sobie nam się przydało. You are Sarentu. Hello. Here, the Kinglo forest is full of delicious ingredients to cook. Okej, bym wolał jednak co innego otrzymać. To drzewo mnie zastanawia, czy jeszcze nie podejść do tego drzewa. Nic tutaj nie znajdziemy raczej. Okej, grzyby rosną na wielkich korzeniach. Wiem, że tutaj korzeni tak naprawdę nie ma. Aha, tu mamy teren skażony. Faktycznie. Nic tutaj nie chce rosnąć.
Wow. No, zrobiło nam to trochę kłopotu. Zobaczymy sobie okiem na mapę. Odbiegamy od naszego punktu orientacyjnego, a wszystko dlatego, że chodzimy po wielkich korzeniach. Z nadzieją, że oczywiście znajdziemy gdzieś naszą roślinę. Jaj mamy pod dostatkiem, ale tutaj chyba widzimy owoc łupinowy. Jak się do niego tylko dostać. Jajo, jajem. No spokojnie, trzeba tutaj jeszcze przeszukać. Aha, jest tam. Cakwa jest pełna? No co ty teraz? Ja potrzebuję te owoce przecież. Ja te owoce łupinowe w tym momencie potrzebuję. Wyposażenie. Gdzie jest nasza zakwa? Dobra, szukamy naszej sakwy. Umiejętności, umiejętnościami, zadania, zadaniami, mapa, mapą, dziennik, dziennikiem. Tak. Jak ja mam ten owoc zdobyć, skoro sakwa jest pełna? Tu ogólnie coś się znajduje w pobliżu. Tu jest nasza postać. A, sakwa jest, dobra. Tak jest, sakwa jest pełna. Czegoś musimy się pozbyć. Upuść. Upuszczamy pazury, ponieważ one raczej mi na razie do niczego nie są potrzebne. Ale jeśli faktycznie będziemy je potrzebować, to po prostu... To po prostu sobie je poszukamy. Teraz możemy zebrać. Nie możemy już owocu zebrać. No co tu, o co tu chodzi? Postać, sakwa, owoc schronienia. Co on daje? Jedz. Zjedliśmy go. Okej. Owoc łupinowy. Energia 25. Dobry, dobry. Jeszcze sobie to zjemy. Właśnie. Tylko daje nam to... krótki czas efektu, ale teraz możemy go sobie wyrwać i tutaj mamy idealne, ale i tak jest dobre, no kurde, to jeszcze nie jest to.
Okej. Leczenie nam się przyda. Słyszymy jakiś dźwięk. Ja go sobie sprawdzę. Chyba grzybki rosną. Should be enough. Shell fruit next. Powinno wystarczyć, tak? Okej, znakomity. Should be enough. Shell fruit next. Okej. To co słyszymy jest tam u góry. Naszym zadaniem jeszcze byłoby przede wszystkim zdobycie owocu łupinowego, który widzę, że rośnie na tym drzewie też, najprawdopodobniej. Jest i owoc łupinowy, mamy potwierdzenie. Musimy się tylko do niego dostać. Im lepszy owoc, tym przypuszczam, że trudniej się będzie do niego przede wszystkim dostać. Okej, jesteśmy na miejscu. Gdzieś tu był. Jest. No i znowu składniki są pełne. No jemy, bo co mamy zrobić? Nic innego nie zrobimy, jak nie zjemy. Idealne. Też dobre. Czyli to jeszcze nie jest to, czego szukamy tak naprawdę. Patrzę, z drugiej strony też był ten owoc. No ja. A tego nie weźmiemy. No dobra, no to jeszcze nie jest ten efekt, którego my tutaj szukamy. Gdzieś widzieliśmy kolejny owoc na drzewie. Ale to też było gdzieś właśnie daleko. Dobra, widzimy. No czemu nie ma takiego owocu, który by nam tutaj teraz odpowiadał? Aha, dobra. Tu zostawiliśmy wszystkie przedmioty. Tu już byliśmy. Więc jeśli go podniesiemy, to raczej nic lepszego nie znajdziemy. To jest ciekawe, nie? Niby potrzebujemy, a nie możemy tego znaleźć, co potrzebujemy.
Nie będę ukrywał, gdzieś przed chwilą owoc widziałem. Moment, byliśmy na tym drzewie. Nie wiem, ile potrzebujemy tych owoców. Nie wiem, czy... przychylność planów. Im będziemy bardziej im pomagać, tym bardziej będą przychylni. No, cały czas są dobre owoce, ale nie ma znakomitych. Znakomity lub wyjątkowy owoc. No to jest właśnie to, że to musi być znakomite lub wyjątkowe. Jeden owoc oczywiście jest znakomity. No, jeszcze raz będziemy się wspinać. No kurczę, no. I znowu sakwa jest pełna. Słuchajcie, jak zjemy te owoce dobre, to się nic nam nie stanie. No nie ma opcji, nie mogę znaleźć. Nie mogę znaleźć tego owocu. Kurde, jeszcze tu jest pełno. Dostaliśmy wskazówkę, gdzie mamy iść. Poszliśmy zgodnie z wskazówką. No i jesteśmy, tak? Jesteśmy w tym miejscu. Z tym, że jeśli chodzi o jakość tych owoców, no kurczę, pokaż sterowanie, delikatnie pociągnij. Wszystkie są dobre. No nie wiem, naprawdę to jest przerażające, że nie ma. Nie wiem. Nie ma żadnych takich wyjątkowych tutaj widzę owoców. Coś nowego nas atakowało z niezłym pancerzem, trzeba przyznać. Ale okej. Udało się go powalić.
Thank you for these gifts. Mógł się nie zaczynać? On by na pewno przetrwał. Dobra, robimy tak, bo myślę, że nie ma sensu zbytnio się tutaj rozczulać nad tą misją w tym momencie, chociażby z tego względu, że szukaliśmy ile się dało, żeby znaleźć odpowiedni składnik. No niestety czas tutaj mój się na dzisiejszy odcineczek kończy. Więc no, będziemy musieli sobie go w tym momencie przerwać. Nie możemy znaleźć odpowiedniego składniku. Odpowiedniego, czyli w sensie znakomity lub wyjątkowy. Przeszukaliśmy już naprawdę całkiem sporą ilość, jeśli chodzi tutaj o te drzewa. Roślinka sobie gdzieś tutaj rośnie. Nie wiem, może jest... Kurde, sprawdźmy sobie może jeszcze raz w przewodniku. Mamy owoc łupinowy, mamy, tak? Najlepsza jakość deszcz. No my w deszczu zbieraliśmy, tak? No ale no cóż, no... Może byśmy musieli na ten deszcz po prostu jeszcze tutaj sobie poczekać. Póki co ja się z wami będę żegnał. Mam nadzieję, że się odcineczek spodobał w poszukiwaniu grzybów czy też owocu łupinowego. Mam nadzieję, że do tej misji kiedyś wrócimy, będziemy sobie ją kontynuowali. Mam nadzieję, że gdzieś jakiś owoc kiedyś tutaj sobie jeszcze znajdziemy i wtedy po prostu powrócimy do tego tematu. Póki co ja się z wami będę żegnał. Jeśli wam się odcineczek spodobał, łapeczki w ogóle, komentarze i subskrypcje, a my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i czołem.